Wymownie.pl. Dobrze powiedziane. Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Czyta Kamil Prabucki. Scrooge przysłuchiwał się żałosnym jękom wichru i rozmyślał, jaka to wspaniała rzecz posuwać się wśród nieprzejrzanej ciemności, ukrywającej na swoim dnie wielkie tajemnice. Nagle ze zdumieniem usłyszał głośny śmiech. Zdumienie jego wzrosło, gdy poznał głos siostrzeńca i gdy nie wiadomo jakim sposobem znalazł się w jasnym, ciepłym i schludnym pokoju. Obok niego stał duch i z życzliwym uśmiechem spoglądał na jego siostrzeńca. Ha, ha, ha! Śmiał się wciąż siostrzeniec Scrooge'a. Ha, ha! Gdybyś, szanowny czytelniku, znał człowieka śmiejącego się serdeczniej i szczerzej, to i ja pragnąłbym go poznać. Nie ma nic słuszniejszego i szlachetniejszego nad prawo równowagi, które sprawia, że o ile choroby i smutki udzielają się innym, to również radość i śmiech są zaraźliwe. Moc tego prawa można było właśnie tu zobaczyć. Gdy bowiem siostrzeniec Scrooge'a śmiał się na całe gardło, trzymając się za boki, jego żona śmiała się równie serdecznie, a i zebrani goście nie pozostawali w tyle. Wszyscy trzęśli się od śmiechu, a wraz z nimi zdawał się śmiać cały pokój. Ha, ha, ha! Ha, ha! Jak mnie tu żywym widzicie, powiedział, że Wigilia to głupstwo, wołał siostrzeniec Scrooge'a. Tak powiedział i jestem przekonany, że rzeczywiście tak myśli. Tym gorzej dla niego, Fredziu, z oburzeniem zauważyła jego żona. Błogosławione niech będą kobiety. One nic nie czynią połowicznie i zawsze biorą rzeczy na serio. Żona Freda była bardzo ładną kobietą. Miała milutką, naiwną twarzyczkę z ponętnymi dołkami na policzkach. Prześliczne, jakby stworzone do pocałunków usta i najsłoneczniejszą parę oczont. W jej urodzie było coś zwracającego uwagę, ale w dobrym, szlachetnym znaczeniu. On jest po prostu starym dziwakiem, ciągnął siostrzeniec Scrooge'a. Do tego nieznośnym. Mógłby być chociaż cokolwiek milszy. Ale wady człowieka są zawsze karą dla niego samego. Jest to prawda niezbita i pamiętając o tym, nie będę mu czynił wymówek. Zdaje się, Fredziu, że on jest bardzo bogaty, zauważyła żona. Przynajmniej ty zawsze tak mówisz. I cóż z tego, moja droga? Odparł Fred. Bogactwo jest dla niego bez pożytku. Nie używa go na nic dobrego. Sam z niego nie korzysta i nie pomaga nikomu. Odmawia sobie nawet wszelkich wygód. Nigdy mi też na myśl nie przyszło prosić go o jakąkolwiek pomoc. Ha, ha. Ale chyba i on nigdy nie pomyślał o tym, że my kiedyś, wcześniej czy później, odziedziczymy jego skarby. Nie cierpię go, rzekła piękna kobieta, a wszyscy goście przyznali, że ma zupełną słuszność. Co do mnie, nie mam do niego żalu, odezwał się siostrzeniec. Żal mi go, ale nie mógłbym gniewać się na niego, nawet gdybym chciał. Któż bowiem cierpi przez jego kaprysy? Tylko on sam. Uroiwszy sobie na przykład, że nie powinien nas lubić, nie chciał przyjąć naszego zaproszenia. Jakiż tego rezultat? Uniknął niesmacznego obiadu. Tak sądzisz? A mnie się zdaje, że stracił doskonały obiad, zawołała dotknięta w najczulsze miejsce kobieta. Wszyscy przyłączyli się do jej zdania, a mogli być kompetentnymi sędziami, gdyż przed chwilą właśnie skończyli obiad. Tym lepiej, rzekł siostrzeniec Scrooge'a. Bardzo mnie to cieszy, gdyż co do mnie, wyznam szczerze, że nie mam wielkiego zaufania do talentów kulinarnych młodych gospodyń. Jak sądzisz, Topper?
Topper miał wyraźną słabość do jednej z sióstr żony Fredzia i zapewne dlatego odpowiedział, że będąc kawalerem, a więc niejako pariasem, nie ma prawa wydawać sądu w tym przedmiocie. Usłyszawszy to, owa siostra żony siostrzeńca Scrooge'a, pulchna panienka w koronkowej narzutce, sponsowiała jak piwonia. Mów dalej, Fredziu. Odezwała się żona siostrzeńca Scrooge'a, klaszcząc w dłonie. Wypowiedz się. Skończ, coś zaczął. On zawsze chowa wszystko pod korcem. Dziwny człowiek. Fred w odpowiedzi wybuchnął znowu śmiechem, a ponieważ było fizycznym niepodobieństwem uniknąć tej zarazy, więc wszyscy bez wyjątku poszli za jego przykładem. Pozostaje mi tylko dodać, odezwał się Fred, gdy mu przeszedł paroksyzm śmiechu, że wuj, postąpiwszy z nami tak niegrzecznie i nieżyczliwie, sam się pozbawił pewnej dozy radości, która prawdopodobnie nie zaszkodziłaby mu. Jestem przekonany, że miałby tu towarzyszy milszych od tych, jakich posiada we własnych myślach. Przesiadując w starym, zatęchłym kantorze, czy w zakurzonych i pustych pokojach. Mam zamiar zapraszać go corocznie, bez względu na to, czy mu się to podoba, czy nie, bo mi go żal. Może szydzić z Wigilii Bożego Narodzenia do samej śmierci, ale zdaje mi się, że w końcu przekona się do niej, gdy będę chodził do niego co rok i pytał życzliwie: wuju Scrooge, jak się masz? Gdyby go to natchnęło myślą zapisania swemu pomocnikowi jakich 50 funtów, byłbym szczerze zadowolony. Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że wczoraj wuja wzruszyłem. Wszyscy zebrani zaczęli się śmiać z naiwności Freda. On sądził, że mógł wzruszyć Scrooge'a. Jak gdyby tego starego kutwę mogło coś na świecie wzruszyć. Ale Fred miał przedziwny charakter. Mało go obchodziło, z czego się towarzystwo śmieje. Jego cieszył ten dobry nastrój i, aby go podtrzymać, otworzył nową butelkę wina. Po herbacie zaczęła się muzyka. Była to bowiem muzykalna rodzina. Wiedzieli, co robią, gdy zaśpiewali chórem. Szczególnie wyróżniał się Topper, który umiał mruczeć basem jak niedźwiedź, a nigdy nie zaczerwienił się przy tym, ani nie zeszpecił twarzy nabrzmiałymi żyłami na czole. Siostrzenica Scrooge'a grała wcale nieźle na harfie. Teraz bez próbowania uderzyła w struny i zagrała krótką, prostą melodię. Tę, którą doskonale znała owa dziewczynka, która zabrała Scrooge'a ze szkoły. Gdy ta melodia zabrzmiała, wszystko, co Scrooge'owi przypomniał duch dawnych wigilii, stanęło mu teraz przed oczami. Myślał, że gdyby mógł słuchać częściej tej piosenki sprzed lat, stałby się lepszy. I to bez pomocy łopaty grabarza, która pogrzebała Jakuba Marleya. Muzyka jednak nie zajęła całego wieczoru. Gdy już mieli jej dosyć, rozpoczęli zabawę w fanty. Bo dobrze jest czasem wrócić do dzieciństwa, zwłaszcza w dzień wigilijny, który jest przecież wielkim świętem dzieci. Naprzód więc bawiono się w ciuciu babkę. Nie chce mi się wierzyć, żeby Topper naprawdę nic nie widział, mając przewiązane oczy. Wszakże oczu w trzewikach nie nosił. Moim zdaniem była to rzecz ułożona pomiędzy nim i siostrzeńcem Scrooge'a. Musiał też wiedzieć o tym duch wigilijny. Sposób, w jaki Topper uganiał się za piękną panienką w białym szaliku, naruszał zasady gry. Przewracając krzesła, obijając się o fortepian, dusząc się pomiędzy firankami, był wszędzie tam, gdzie ona. Wiedział, gdzie ją dopadnie. Nie chwytał nikogo innego. Gdy ktoś wpadł na niego, udawał, że pragnie go wychwycić i szybko zbaczał w kierunku swej ofiary. Na próżno panna kilkakrotnie protestowała, wołając, że sprzeciwia się to zasadom gry. Bo Topper w końcu ją złapał, zapędziwszy w róg pokoju, skąd nie było już wyjścia.
Jego zachowanie było oburzające. Udawał, że jej nie poznaje, że musi koniecznie dotknąć jej uczesania, upewnić się przez dotknięcie jakiegoś pierścionka na jej palcu i łańcuszka na szyi. To było po prostu występne. Na pewno powiedziała mu o tym, gdy podczas dalszego ciągu zabawy, w której nie brali już udziału, siedzieli i rozmawiali poufnie za firankami. Żona siostrzeńca Scrooge'a nie uczestniczyła w tej grze. Usiadła wygodnie w fotelu ze stołeczkiem pod nogami, w zacisznym kąciku, w którym tuż za nią stali duch i Scrooge. Przyłączyła się jednak do gry w fanty i okazała wiele dowcipu. Również w sekretarzu okazała niezwykłą bystrość umysłu i ku wielkiemu zadowoleniu siostrzeńca Scrooge'a pobiła na głowę swoje siostry, chociaż im także nie brakowało sprytu. Towarzystwo składało się coś ze 20 osób, młodych i starych. Wszyscy bawili się wybornie. Nawet Scrooge tak się zainteresował zabawą, że zapomniawszy, iż głos jego nie może być słyszany, włączał się często do niej, odgadywał zagadki, zwykle trafnie, gdyż trzeba przyznać, że najostrzejsza, najsubtelniejsza igła nie mogła się porównać z inteligencją Scrooge'a. Wyglądał dobrodusznie, a nawet głupkowato, lecz sam sobie nadawał taki wygląd, ażeby łatwiej móc wyzyskiwać ludzi. Duch był uradowany zmianą jego usposobienia i spoglądał na niego życzliwie. Scrooge prosił go pokornie, jak studencik, aby pozostali do końca zabawy. Ale duch odpowiedział, że nie może tego uczynić. Zaczęli właśnie nową grę, prosił Scrooge. Tylko pół godziny jeszcze, duchu, nie więcej. Była to zabawa tak i nie. Siostrzeniec Scrooge'a miał prawo o czymś pomyśleć, a reszta towarzystwa powinna była odgadnąć, co to jest. Na wszystkie pytania mógł odpowiadać tak albo nie. Pod krzyżowym ogniem pytań musiał się przyznać, że kolejno myślał o zwierzęciu, o żywym zwierzęciu, o niemiłym zwierzęciu, o dzikim zwierzęciu, które czasami mruczało, czasami mówiło, mieszkało w Londynie, chodziło po ulicach, nie było wystawione na widok publiczny. Nie było też przez nikogo wodzone, nie znajdowało się w menażerii, nie było zabijane w rzeźni, nie było koniem, osłem, krową, bykiem, tygrysem, psem, świnią, kotem czy wreszcie niedźwiedziem. Przy każdej niewłaściwej odpowiedzi siostrzeniec wybuchał śmiechem, a nawet zrywał się z kanapy i skakał po pokoju. W końcu jego pulchna szwagierka, wpadłszy również w szał wesołości, zawołała. Już mam. Wiem, kto to. Wiem. Więc powiedz. To twój wujaszek Scrooge. Zgadła. Wszyscy byli zachwyceni, chociaż ktoś słusznie zauważył, że na pytanie, czy to jest niedźwiedź, odpowiedź powinna brzmieć tak, ponieważ zaprzeczenie odwróciłoby myśli uczestników zabawy od Scrooge'a, jeśli istotnie o nim by myśleli. Sprawiedliwość przede wszystkim, odezwał się siostrzeniec Scrooge'a. Bawimy się jego kosztem, więc byłoby niewdzięcznością nie wypić jego zdrowia. Dalej, niech każdy weźmie szklankę wina i... Zdrowie wuja Scrooge'a. Zdrowie wuja Scrooge'a, zawołali wszyscy. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku staruszkowi, jakikolwiek on jest, ciągnął Fred dalej. Nie chciał przyjąć ode mnie życzeń, jednak je składam. Niech żyje wuj Scrooge. Wujowi Scrooge zrobiło się tak wesoło i lekko na sercu, że chętnie podziękowałby siostrzeńcowi i całemu towarzystwu, chociażby nieuchwytnym dla nich głosem, gdyby duch pozwolił. Lecz cała scena znikła mu z oczu z ostatnimi słowami siostrzeńca i znów ruszyli dalej. Widzieli wiele ciekawych obrazów. Zaszli daleko. Odwiedzili wiele ognisk domowych, a wszędzie duch wnosił pogodę umysłu i szczerą radość. Zatrzymywał się przy łożach chorych ludzi,
obdarzając ich zdrowiem. Pocieszał wygnańców, którzy czuli się wtedy jakby w kraju rodzinnym. Z rozpaczonym ciężką walką o byt ukazywał nadzieję lepszej przyszłości, godząc ich z losem. Zbliżał się do nędzarzy, którzy zapominali wtedy o swoich cierpieniach. W przytułku, szpitalu, więzieniu, w każdym schronisku nędzy i nieszczęścia, wszędzie zostawiał cząstkę swoich dobrodziejstw, dając w ten sposób Scrooge'owi przykład miłosierdzia. Była to długa noc. Scrooge miał jednak co do tego wątpliwości. Zdawało mu się mianowicie, że w tym czasie, jaki spędza z duchem, było kilka świąt Bożego Narodzenia. Zauważył przy tym dziwną rzecz. W jego własnej powierzchowności nic się nie zmieniło, gdy tymczasem duch starzał się bardzo szybko. Scrooge ani jednym słowem nie napomykał o tym duchowi, dopóki nie spostrzegł, że włosy ducha zupełnie zbielały. Wtedy zapytał: czy życie duchów jest takie krótkie? Moje życie na tym świecie jest bardzo krótkie, odrzekł duch. Kończy się bowiem dzisiejszej nocy. Dzisiejszej nocy? Powtórzył Scrooge. Tak, dziś o północy, dlatego musimy się spieszyć. Zegary na wieżach wydzwoniły właśnie w tej chwili 3:45. Wybacz mi zbyt śmiałe pytanie, rzekł Scrooge, patrząc uparcie na dolny brzeg opończy ducha. Lecz spostrzegam pod twoją szatą coś dziwnego, co nie należy do ciebie. Czy to noga, czy łapa zwierzęcia? Prawdopodobnie łapa, gdyż obrasta ją ciało, brzmiała smutna odpowiedź ducha. Patrz. Spod opończy wysunęło się dwoje dzieci, dwoje nędznych, przerażających istot. Uklękły one u stóp ducha, trzymając się silnie z kraju jego szaty. Och, człowieku, spojrzyj, przypatrz się im dobrze, zawołał duch. Był to chłopiec i dziewczyna. Żółte, chude, obdarte istoty czołgały się w pokorze po ziemi. Zamiast wdzięku dzieciństwa, który powinien był jaśnieć w ich twarzach i zdrowego rumieńca, wyschła ręka czasu pokryła ich lica zmarszczkami, usunęła z nich krew. Napiętnowała strasznym zwyrodnieniem. Tam, gdzie powinien był znajdować się wyraz anielski, kryły się złe duchy, rzucając groźne spojrzenia. Nie można sobie wyobrazić bardziej przerażających potworów. Scrooge, blady jak płótno, odwrócił się, lecz obawiając się obrazić ducha, który może był ojcem tych istot, usiłował powiedzieć, że to są przedziwne dzieci. Kłamstwo jednak byłoby zbyt rażące. Wybełkotał zatem tylko: czy to twoje dzieci? To są dzieci ludzkości, odparł duch, spoglądając na nieszczęsne istoty z głębokim współczuciem. Przychodzą do mnie z błaganiem o obronę ich przed ojcami. To jest, dodał, wskazując na chłopca, ciemnota, a dziewczynka nosi miano nędza. Strzeż się obu jak ognia oraz tego wszystkiego, co od nich pochodzi. A przede wszystkim strzeż się chłopca, gdyż na jego czole wypisane jest straszne słowo – zguba. Możesz się ich wyprzeć, ciągnął dalej duch, podnosząc głos i wyciągając rękę w kierunku miasta. Możesz oburzać się na tych, co to mówią. Możesz ich spotwarzać i potępiać. Ale jeżeli nie postarasz się o usunięcie tych klęsk, biada ci. Czy nie ma ratunku dla tych stworzeń? Wyszeptał Scrooge. Tak, odparł duch z ironią, przypominając mu własne jego słowa.
Są przecież więzienia. Są domy poprawcze. Wybiła północ. Scrooge szukał oczyma ducha, lecz nie mógł go dojrzeć. Z ostatnim uderzeniem zegara przypomniał sobie zapowiedź Jakuba Marleya. Wtedy, podniósłszy oczy, spostrzegł nowego ducha. Miał on postawę majestatyczną, uroczystą. Był przybrany w długi do ziemi sięgający płaszcz z kapturem. Zbliżał się do Scroogea powoli, ociężale, jak tuman mgły.